Ustawa o dekomunizacji nie ominęła Polic. W 2016 roku gmina na wniosek wojewody zobowiązana była zmienić nazwę ulicy w Trzeszczynie. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwalono zmiany dla trzech kolejnych ulic. Wśród wskazanych w tym roku przez wojewodę nazw znalazły się 26 kwietnia w Policach, Wojsk Ochrony Pogranicza w Trzebieży oraz 30-lecia w Tanowie. Najmniej zmiany odczują mieszkańcy 26 kwietnia, gdyż nazwę tej ulicy zmieniono na 26 kwietnia. Rada Miejska podtrzymała nazwę 26 kwietnia, uchylając poprzednią uchwałę, w nowej uzasadniając tą nazwę Światowym Dniem Własności Intelektualnej. Dzięki takiemu zabiegowi mieszkańcy unikną obowiązku aktualizacji dokumentów. Tyle szczęścia nie mają niestety mieszkańcy byłej już ulicy 30-lecia w Tanowie, która po konsultacjach zmieni się w mniej, zdaniem autorów ustawy, kontrowersyjną. W wyniku konsultacji społecznej ulica Radosna otrzymała 4 głosy, 3 głosy Pogodna i tam było jeszcze raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ulic. Inne nazwy, w związku z powyższym Rada Sołecka podjęła uchwałę, dała dwie możliwości do gminy Radosna lub Pogodna. Gmina decyzję podjęła, że nadajemy nazwę ulicy 30-lecia byłej Radosna. Przy byłej ulicy 30-lecia stoi 20 domów. Mieszkańcy zgodnie przeciwstawiali się zmianom, bo dla nich to nie tylko sentyment i przyzwyczajenie, ale też kłopot. Koszta związane ze zmianami i ewentualny czas, który my mieszkańcy musimy teraz poświęcić na zmianę dokumentacji we wszystkich urzędach, to jest paranoja. Wymuszenie zmiany nazwy ulicy z Wojsk Ochrony Pogranicza, znanej popularnie jako WOP, nie spotkało się z aprobatą także w Trzebieży. Dużo bardzo negatywnych głosów odnośnie tego było. W grudniu odbyło się pierwsze spotkanie w ogóle po to, żeby porozmawiać z mieszkańcami i zapytać o to, czy zmieniamy nazwę, czy zostajemy przy tej, którą mamy. Mieszkańcy wypowiedzieli się praktycznie w 99% przy tym, żeby zostać przy obecnej nazwie i żeby ją podtrzymać. I taką uchwałę sołectwo przedłożyło gminie. Jednak w marcu zarządzenie wojewody nakazało zmienić nazwę Wojsk Ochrony Pogranicza bez względu na zdanie mieszkańców. Podczas zebrania wiejskiego padło 11 propozycji nowej zmiany. Z czego wybraliśmy 3 kolejne, które zyskały najwięcej głosów. I z tych 3 wybraliśmy jedną opcję, która zyskała połowę głosów przybyłych mieszkańców na zebranie. I została to ulica Wkrzańska. Zgodnie z ustawą zmiana nazw ulic nie obliguje do wymiany dokumentów. Będą one aktualne, dopóki nie wygaśnie ich termin ważności. Mieszkańcy nie będą także ponosić opłat za zmiany wprowadzone w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych. Mimo to niesmak wśród mieszkańców pozostał, a ich głos w tej kwestii nie odniósł skutku.